Cześć, nazywam się Mirosław. Mieszkam na stałe w Niemczech od kilku lat. Chciałem pokrótce opowiedzieć, jak wygląda sytuacja w Niemczech. Myślę, że sytuacja jest w miarę opanowana. Ludzie nie sieją paniki, wszystkie środki ostrożności są zachowane. Mieszkam niedaleko wielkiego lotniska we Frankfurcie nad Menem. Można zauważyć, że mniej samolotów jest na niebie, że mniej się porusza. Ogólnie chodzimy do pracy, wszystko odbywa się tak jak po staremu, tak normalnie. Dostaliśmy takie przepustki specjalne, możemy wyjść do sklepu, do apteki. W sklepie można zauważyć, że wszystkie kasy są obudowane, zabezpieczone przed kichaniem, przed jakimiś niebezpieczeństwami. Co mogę jeszcze powiedzieć? Ogólnie życie musi się toczyć dalej i wszystko jest w porządku. Ludzi jest o wiele mniej na ulicy, ale jak wychodzi słoneczko takie jak dzisiaj, więc spacer jest konieczny. Kazano nam zrobić zakupy na kilka tygodni. Oczywiście wszystkie ważne rzeczy jak papier toaletowy i środki dezynfekujące zostały od razu wykupione. Z czasem wszystko w sklep uzupełnia, więc nie ma problemów z tym. Granice są pozamykane. Niestety mamy rodzinę w Polsce i nie możemy pojechać, ponieważ po przekroczeniu granicy obowiązuje dwutygodniowa kwarantanna. Słyszymy, że trzeba siedzieć w domu, więc też siedzimy w domu. Nie wychodzimy gdzieś tam specjalnie. Ja oczywiście mam taką przepustkę, więc mogę tą przepustkę wykorzystać na wyjście do apteki, do sklepu, zrobić jakieś zakupy. Co mogę jeszcze powiedzieć? W pracy nie możemy rozmawiać ze sobą. Musi być dwumetrowy odstęp od każdej osoby. Wiadomo, nie witamy się rękoma. Tylko cześć, cześć. Także tyle. Ogólnie myślę, że ludzie się stresują, ale jeżeli zachowujesz wszystkie środki ostrożności, to możesz uniknąć zachorowania. Słyszymy w gazetach wszędzie, że ludzie chorują i ciągle przybywa tych chorych. No nie mamy na to wpływu, jeśli tylko my chcemy o to zadbać, więc o to dbamy, żeby nie zachorować. A tak ogólnie to myślę, że jest na dzień dzisiejszy spokojnie i możemy dalej na razie funkcjonować. Mamy nadzieję, że i ja mam nadzieję, że tutaj w Niemczech, jak we wszystkich innych krajach, szybko to minie, nie będzie tak tragicznie. Nic, życzę wszystkim wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, bądźcie ostrożni. I trzymajcie, musimy się wszyscy trzymać razem, nie wychodźcie z domu. Cześć, pa!